Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeszcze wezwania Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie. Wznieś swoje dłonie w górę. To jest gest otwartych dłoni, że tak, Panie, jesteśmy gotowi, byś Ty dzisiaj działał tutaj. Jesteśmy gotowi, byś Ty posyłał swojego Ducha. Nie mamy nic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty do tego miejsca. Przyjdź Duchu Święty do naszych rodzin. Przyjdź Duchu Święty. To jedne wielkie, gigantyczne rekolekcje, kiedy w Rzymie papież spotyka się z przedstawicielami młodzieży, to my spotykamy się na modlitwie, na 12 godzinach modlitwy, by pieśnią, świadectwem, słowem wielbić Boga, by iść za Nim, by odkrywać to wszystko, co On czyni. No i by kochać, bo to jest najważniejsze. Właściwie wszystko inne to są dodatki. Tego się uczymy w czasie tego stadionu. Dlatego jest on dla tych, którzy jeszcze Boga nie poznali i dla tych, którzy już są w Bogu ugruntowani. To wydarzenie jest dla mnie taką okazją do naprawienia swoich relacji z Bogiem, bo uważam, że jestem w takim momencie życia, że tego potrzebuję. Jestem młody i gdzieś to trzeba ukierunkować w dobry sposób. I myślę, że to jest dobre miejsce do tego. Według mnie Stadion Młodych to przede wszystkim okazja do tego, żeby utrwalić swoją wiarę, też ją jednocześnie pogłębiać i stawać się coraz odważniejszym w jej wyznawaniu. W dzisiejszym świecie jest to bardzo trudne. Jest wiele ludzi, którzy lekceważą nas, śmieją się z nas, że wierzymy w Boga, że wierzymy w Jezusa, że wierzymy w to, że zmartwychwstał, że jest w każdym z nas, że On jest naszym Ojcem, który dał nam życie. Niektórzy po prostu nie potrafią tego przyjąć do wiadomości, nie wiem, wstydzą się, czy po prostu nie potrafią docenić tego wielkiego trudu. Samemu mi ciężko czasami docenić, że jak człowiek Bóg mógł dokonać tak, czegoś takiego wielkiego. Nie wiem, mi czasami jest ciężko, nie wiem, wybaczyć komuś, nie wiem, po prostu nawet się skruszyć przed kimś. A On dla nas wszystkich poniżył się po to, żebyśmy mogli po prostu normalnie żyć. Dzień dobry, czy to dobry dzień dla Ciebie? Może ktoś ma zły, a Ty jesteś tu, aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń. Każdy jest kruchy, gdy robimy ruchy, dobra wola to dobra broń. Wszyscy razem! Okaz w serce, bez okazji, a Ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią. Właśnie tak! Okaz w serce, okaz serce, bez okazji, a Ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią. Żyj dla siebie, takie hasła nam na... Staram się wiarą żyć w szkole, wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nie uciekam od tego, że jestem chrześcijaninem. To wydarzenie wpisuje się w ten czas, który mamy w Kościele w tym roku. Pod hasłem, który przeżywamy pod hasłem, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, a Duch Święty zawsze wypycha nas do ewangelizacji. Jesteśmy też w czasie synodu młodych, także no, chcemy być świadectwem dla ludzi młodych, pokazać, że Kościół młody w Polsce żyje, że ma się dobrze i że tak jak święty Jan Paweł II wołał i szczególnie liczył na młodzież, że ta młodzież jest i że to jest owoc też jego pontyfikatu. Kocham Jezusa, jest dla mnie wszystkim, uwielbiam poświęcać Mu czas, takie wydarzenia to jest coś pięknego, naprawdę dzieje się tu ogromna moc, Duch Święty panuje, to jest coś nie do opisania. Dla wszystkich, którzy nie dotarli, myślę, że tutaj pani jedyne, co powinna zrobić, to odwrócić mikrofon w stronę tej sceny w trakcie największego krzyku. Tu zresztą ja muszę bardzo głośno mówić, ponieważ tutaj no, dzieje się niesamowicie dużo rzeczy, tak? To jest w ogóle cud, że jest strefa adoracji. Ja za chwilę zamierzam właśnie tam się przejść, zobaczyć, jaka tam jest atmosfera, czy tam... No właśnie. Myślę, że nie trzeba dużo mówić. Po prostu nie wiem, czy gdzieś będzie jakaś transmisja z tego. Myślę, że nawet ludzie, prywatne osoby będą robiły masę transmisji. Ale tak jak mówię, jeżeli kogoś nie ma, no to niech bardzo żałuje, ponieważ atmosfera tu jest super. Jest spokój, jest krzyk i ten spokój za chwilę zobaczy właśnie, jak jest w adoracji. Moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomnij.
to jest niesamowita łaska koordynować to i słuchać, czego Pan Bóg oczekuje. No właśnie w kluczu tego, że daje mi przewodzić na tej scenie, tej 12-godzinnej modlitwie. To jest łaska. Kiedy zobaczyłem, że zapisy zbliżają się do 40 tysięcy, pomyślałem, Panie Boże, to jest niebywałe. Młodych ludzi zebrać 40 tysięcy w jednym miejscu, to tylko Ty możesz. I tak to odbieram, tak to rozumiem, że Pan Bóg chce odnawiać naszą ojczyznę, chce odnawiać świat przez Polskę. I dla mnie to jest coś wyjątkowego, pięknego, głębokiego. Jeśli chodzi o wydarzenie, jest to po prostu wielki krzyk na cześć Boga, mógłbym to tak nazwać. No to, co się tutaj dzieje, to właściwie jest w jednym miejscu, bo każdy może coś tutaj znaleźć dla siebie. Myślę, że ten stadion po prostu zamienił się w takie sanktuarium tego dnia właśnie, bo to trwa cały dzień, tak, można powiedzieć, bo od godzin południowych, wczesnopołudniowych do północy, tak. Myślę, że to sanktuarium, które właśnie gromadzi wszystkich wierzących, tak, jest to właśnie wydarzenie ekumeniczne, tak. Tak jak widzieliśmy, był koncert TGD, który jest zespołem stricto protestanckim, ale będzie Eucharystia. Tutaj mamy adorację, tak, tutaj gdzieś będzie spotkania z różnymi ludźmi, tak, raperzy, zespoły. Myślę, że to, co się tutaj dzieje, to jest wszystko po prostu na chwałę Bożą i to jest wielkie wydarzenie, które łączy ze sobą ludzi wierzących w Boga, tak, czyli chrześcijan wszystkich. Głównym punktem programu jest dla mnie Eucharystia. Tutaj się wszystko dzieje, tutaj wiele jest cudów, które po prostu się dokonują. Nie wszystkie na naszych oczach, ale głównie w środku, gdzieś w nas, tak. Chyba najbardziej czekam na mszę świętą, bo uważam, że jest to taki kulminacyjny moment i może być, może wtedy tak chyba najbardziej cały ten stadion powstanie i będziemy mogli prawdziwie uwielbiać Boga. Ci wszyscy, którzy chcą modlić się, poszli do jednej ze scen, ponieważ sceny ustawione są w cztery końce świata, a więc słowo jest głoszone w cztery końce świata. Ci, którzy chcą modlić się i uwielbiać Boga tańcem, poszli bezpośrednio przed scenę drugą teraz. Ci, którzy chcą bardziej mieć więcej miejsca, obserwują to na telebimach. Też w cztery kierunki świata. Mogę zyskać chociażby wywiad, dzielenie się, taką ewangelizację, tak? I mogę przyjąć ewangelizację od innych, tak? Widziałem właśnie przed chwilą ludzi, którzy mieli coś tam, mogę się za ciebie pomodlić. No to jest piękne, kiedy ktoś ofiaruje modlitwę za kogoś, tak? Ta modlitwa wstawiennicza. Co może... O, chwileczkę przerwy. Można tu zrobić... Co tutaj można jeszcze? Właśnie poznać ludzi, tak? Tutaj są katolicy, tak? To jest super, bo bardzo często ta rozmowa z ludźmi tej samej wiary się klei, że tak powiem, takim kolokwializmem. Ona się klei, jest super, bo łączy nas Bóg, łączy nas wiara i właśnie, więc można rozmawiać z drugą osobą. Można się za kogoś pomodlić, można prosić o modlitwę, tak? Można się wyspowiadać, tak? Wiem, że tu jest właśnie sakrament pokuty i pojednania, ale także słyszałem, że można oddać krew, także są też takie cele materialne, właśnie takie super, czy wspomóc finansowo przez tam SMS-a, czytałem w tej gazetce, także właściwie można zrobić wszystko, co jest dobre. Tutaj płynie dobro, tutaj Duch Święty jest obecny wszędzie właściwie. Jestem dopiero chwilę, ale wydaje mi się, że jest naprawdę fajnie. Czuję się to, że wszyscy są zgodni ze sobą tutaj, swoimi wartościami. To daje taki komfort tutaj. Nie wstydzić się, nie masz żadnych oporów przed tym, żeby wyznać swoją wiarę. Na Stadionie Młodych jest taka atmosfera, że chcemy słuchać. Te osoby, które są tutaj zaproszone, są specjalnie wybrane i potrafią powiedzieć tak, żebyśmy chcieli ich słuchać, żebyśmy potrafili odebrać to, co oni chcą nam przekazać, bo chyba to jest najważniejsze dzisiaj w tym dniu, żebyśmy czerpali jak najwięcej i żebyśmy właśnie nabierali sił i byli razem, tworzyli wspólnotę. Historia moja jest dramatyczna. Kiedy miałem 13 lat, dałem się uwieść temu takiemu byciu twardym człowiekiem. Koledzy, środowisko, towarzystwo. Kiedy miałem 15 lat, zapaliłem pierwszego skręta. Kiedy miałem 16 lat, mój tato podlewał mi projekt z biologii na ogródku. To była plantacja marihuany.
Kiedy miałem 18 lat i moja matka chciała mi wyrzucić marihuanę, to prawie bym zabił moją mamę krzesłem. Wtedy musiałem się wyprowadzić. Kiedy miałem 16 lat, grzech doprowadził mnie do takiej sytuacji, w której nie mogłem stawać przed Panem. Dlatego wyprowadziłem się z kościoła, wyrzekłem się wiary. Kiedy miałem 18 lat, byłem plantatorem marihuany. Zażywałem wszystkie możliwe narkotyki. Kiedy miałem 19 lat, po raz pierwszy skosztowałem heroiny. 4 lata później byłem w heroinowym ciągu. Ćpałem 8 lat herę. Po 2 latach ciągu przekroczyłem 20 razy dawki śmiertelne. Ćpałem 20 ml heroiny na dzień. Ja wiem, że dla wielu z was to nic nie mówi. To nic nie znaczy. Kiedy odstawiałem heroinę, miałem 2 alternatywy. Albo będę na profesjonalnym detoksie, albo umrę. Działka albo śmierć. W 90 roku mój zespół, w którym śpiewałem, Maria Nefeli, wygrała Jarocin. Mogę powiedzieć, że na tamten czas byłem gwiazdą. Osiągnąłem wszystko, co mogłem osiągnąć, czego pragnąłem w sercu. Ale przez narkotyki przećpałem zespół, przećpałem relacje z rodzicami, przećpałem przyjaciół. W 92 roku byłem bezdomnym człowiekiem. Przez rok czasu. 4 miesiące spałem w piwnicy, ważyłem 50 kg. W glanach, spodniach i w t-shircie. Duch Święty postawił na mojej drodze dziewczynę, która po prostu zrobiło jej się przykro. I ona chciała mi pomagać wychodzić z narkotyków. U niej doprowadziłem się do jakiegoś ludzkiego wyglądu. Odwszawiłem się. Wyleczyłem ropawicę. Miesiąc później ta dziewczyna mi mówi, że zaproszono ją na imprezę. W pociągu dowiedziałem się, że ta impreza to są rekolekcje charyzmatyczne. Myślałem, że ją wyrzucę z pociągu. Dlaczego? Bo ja chodziłem do kościoła heroinę ćpać. I kiedy chciałem uciekać, na drugi dzień, kiedy pojawiły się objawy głodu narkotykowego, znalazłem się jeszcze na nabożeństwie oddania życia Jezusowi. Dzisiaj Marcin to robił. Kiedy modliliśmy się, też się z wami modliłem o to, żeby oddać życie Panu, żeby Bóg z nową mocą wszedł w moje życie. Ludzie podchodzili do Biblii, oddając życie Jezusowi, a ja 26-letni bandyta, narkoman, dealer, degenerat z wyrokami na karku siedziałem w ławce zwinięty w embrionek i wołałem do Pana, jeżeli naprawdę jesteś, to daj mi wiarę, bo nie wierzę w nic. I Bóg wysłuchał mojej modlitwy, bo Bóg nie patrzy, to było dzisiaj o Dawidzie. Bóg patrzy na twoje serce. I Bóg wysłuchał tej modlitwy, tego wołania udręczonego człowieka, udręczonej duszy. Wydaje mi się, że w głowie młodego człowieka są przede wszystkim takie pytania, czy dokonuje właściwych wyborów i czy jest w tym miejscu, w którym powinien być. I czy to, co teraz robi, jest po prostu dla niego i czy będzie to miało jakieś wymierne skutki później. Ile tych pytań jest w ogóle, bo tych pytań jest cała masa. Ale co ciekawe, i to warto podkreślić, że na wiele z tych pytań znajduję odpowiedź. I to jest super uczucie, kiedy zadaję sobie pytanie, właśnie takie pytanie czysto właśnie życiowe, tak? Czyli ci właśnie cele życiowe, tak? Właśnie co się dzieje w moim życiu, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? Bo każdy ma upadki i wzloty, tak? I wiele z tych pytań znajduje właśnie odpowiedzi, czy to w Piśmie Świętym, czy w medytacji Pisma Świętego, czy w modlitwie, czy w codziennej modlitwie, czy w postawach ludzi, czy w ludzi, których poznaję. Oni mi czasem potrafią jak na tacy tą odpowiedź dać. Tak, ja potrafię poznać ludzi i oni swoim słowem potrafią odpowiedzieć mi na to pytanie, które ja sobie zadaję, tak naprawdę mnie nie znając. I to jest to działanie Ducha Świętego, właśnie obecne w drugim człowieku. Zadaję sobie pytanie, jak ma wyglądać moje życie. Nie mam jeszcze określonych planów i chciałabym to powierzyć Bogu. Chciałabym, żeby w tym była Jego misja, więc mam nadzieję, że uda mi się to wyprosić u Pana. Chyba tak najbardziej zadaję sobie takie pytania, w czym mogę znaleźć Pana Boga i staram się szukać tego, gdziekolwiek jest możliwy, w każdych najmniejszych rzeczach w moim życiu. To jest chyba takie najważniejsze pytanie.
Głównie takie, czy zmieniłem się, a jeżeli zmieniłem, to co? Jeżeli popełniłem coś złego, najpierw się zastanawiam, co to było, jak mogła się poczuć druga osoba, co powinienem zrobić lepiej. To są podstawowe pytania, które zadaję sobie, może nie zadaję ich codziennie, tak? Jestem człowiekiem, też mam momenty słabości, nie wiem, zachwiania. Jestem tylko człowiekiem, ale Pan Bóg powiedział, nie bójcie się, tak? Najpierw trzeba podjąć się trudu, nawet mniejszego, żeby dopiero później udoskonalać to wszystko. Jeżeli najpierw człowiek podejmie małe kroki, tak? Przed nim otwierają się możliwości, jest szczęśliwy, powodzi mu się w życiu, lepiej znosi upadki i po prostu podąża dalej, tak? A jeżeli nawet, nie wiem, upadnie, to nagle pomyśli, zaraz, przecież tam było lepiej. Do tego trzeba znowu wrócić. Nie można się poddać od tak. Trzeba zawsze walczyć, nieważne ile by to kosztowało. Zawsze. Błogosław duszą moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław duszą moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław duszą moja Pana, Jego dobroci chciałbym przede wszystkim poprawić to, by nie mówić, że z dnia na dzień chcę być najlepszy, bo to jest motto wielu ludzi. I ateistów, i ludzi wierzących, i protestantów, każdego po kolei. Chcę być lepszym człowiekiem. Nie. Ja chcę być przede wszystkim dobrym dzieckiem, dobrym uczniem, dobrym przyjacielem, kolegą, dobrym podopiecznym. A dopiero w ostatniej kolejności chciałbym się najbardziej skupić na tym, żeby Ojciec widział, że ja zmieniam się, że ja podejmuję trud, że nawet jak momentami odejdę, to nagle sobie przypomnę, nie, wróć, jeszcze nie jest za późno, tak? Przede wszystkim o to chodzi, żeby nie rezygnować, bo rozmawiałem na ten temat wiele razy z księżmi i mówili, co z tego, że ty czasami podejmujesz walkę, jeżeli ty się dalej poddasz już, to nic ci nie da. Chodzi o to, żebyś walczył, tak? Ale żebyś był w przekonaniu, że ta walka nie będzie miała końca. Dopóki żyjemy, dopóki jesteśmy na tym świecie, naszym głównym zadaniem powinno być to, żeby bez przerwy, każdego dnia walczyć o to, żeby być człowiekiem lepszym. Przede wszystkim dla drugiego człowieka. Nie prosić o łaski dla siebie, nie prosić o to, żebym ja był dobrym człowiekiem, tak? Tylko przede wszystkim, żeby ukochać swojego bliźniego. Ciężko mi jest czasami, nie wiem, pokochać swoje rodzeństwo za jakieś trudy, nie wiem, co mi wyrządzili, czy ciężko mi jest pogodzić się z tym, że ktoś mi coś złego zrobił, tak? Ludzie siebie nawzajem ranią. Ale chodzi przede wszystkim o to, żeby przebaczyć, a jest to bardzo ciężkie. Łatwiej jest komuś życzyć, nie wiem, dobrego. Łatwiej jest przyjmować przeprosiny, niż komuś je dawać. Mój biskup Edward Dajczak mówi, Rafał, mamy siać bez ograniczeń, bez miary. Nie patrzeć, gdzie to ziarno poleci. Mamy użyć wszystkich możliwych, najlepszych środków, aby pokazywać Jezusa. Tego się od Niego uczę. Mało jest organizowanych takich różnych eventów, spotkań dla ludzi na zasadzie spotkań z muzyką, spotkań, żeby pokazać ludziom, że ten Bóg tak naprawdę to nie jest tylko ktoś zamknięty w kościele, tylko ktoś, kto przychodzi do nas i chce od nas czegoś więcej. Uznajemy Tobie hołd, cześć, uwielbienie, Jezus Chrystus. Tylko Tobie będziemy się kłaniać.
myślę, że brakuje świadków. Brakuje ludzi, którzy powiedzą, spotkałem Boga, wezmę Cię za rękę i podprowadzę do Niego. Więc trzeba dzisiaj też przedstawić Boga w taki sposób, czy takimi formami, które przyciągają młodych. No, jak widać, stadion zgromadził bardzo wiele tysięcy młodych osób, więc to jest czas siania i wierzymy, że to ziarno wyda później plon. Wydaje mi się, że każdy wyniesie stąd jakieś takie owoce swoje, coś, co dostanie tak naprawdę. Może być to gdzieś tam objawić się, gdzieś tam... w jakimś danym czasie w naszym życiu, ale na pewno każdy wyjdzie stąd napełniony łaską, spokojem i na pewno wielką miłością. Młodzi ludzie przede wszystkim są przyszłością, tak? Jest już w ogóle w całej polskiej historii było powiedziane, że jeżeli nie wy, to kto? Jeżeli starsi ludzie, nasi rodzice, dziadkowie przekazywali nam to, na pewno byli pełni nadziei tego, że my po prostu te fundamenty zatrzymamy na nich, na ich podstawie. Będziemy budować nowy kraj, nową społeczność, będziemy budować nową wspólnotę, nową rodzinę. O to w tym głównie chodzi. Bo można pozostawić, jak to było powiedziane, dom wybudowany na piasku. Tylko on chwilę postoi, przyjdą trudności, źli ludzie, złe czasy, przyjdzie laickość, ateizm, deizm i co wtedy? Tak? Będą próbowali nas zepchnąć, wrzucić nas do jednego worka, czy to z przestępcami, czy z kim innym, tylko dlatego, że my wierzymy inaczej. Tylko dlatego, że my wierzymy w kogo innego. My tolerujemy ludzi, tak? Nie reagujemy względem innych agresją, jak to robią na przykład wyznawcy innych religii, ale nie będę już tego przytaczał bardziej, bo po co się tak długo rozwodzić? Chodzi o to, żebyśmy my byli w porządku. Jeżeli inni nam czynią zło, było powiedziane, jeżeli ktoś się uderzy w policzek, nadstaw drugi. I o to w naszej wierze głównie chodzi. Przebaczać, tak? Ale i być przykładem łagodności, ale i także, żeby dbać o swoją fundamentalność, o swoje wartości. Bo tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ktoś dba o miłość, o dobroć, o po prostu poczucie wspólnoty, dobra względem drugiego człowieka, ten człowiek będzie istniał, będzie widział, kim on jest, będzie znał swoją wartość. Myślę, że młodzi ludzie mają do odegrania bardzo ważną rolę, dlatego że oni nadają smak temu wszystkiemu. Oni przekraczają to, czego inni nie mogą całkowicie ogarnąć. To jest znak nadziei. Papież mówił, że to jest wiosna Kościoła, młodzi. I ja za to Bogu dziękuję. Oddajmy chwałę jedynemu Panu. Tylko On. Tylko On godzien jest przyjąć hołd wszelki. Znosimy głos, znosimy swoje serca, znieśmy swoje ręce, wywyższajmy go!